Cześć, witam, czas wylosować. Dwie sery stałe, nie? Dwie już zostały wybrane w ankiecie. Na tym kole jeszcze są serie, które są przestawione na live, więc jak one się wylosują, no to ich nie biorę. Co tam jeszcze ważne? Tak, mamy moczarię zakończoną, nie? Więc trzeba jakieś serie stałe poustawiać na miejsce tej moczarii. A ponieważ żadna seria nie jest w ogóle blisko końca, nie mam żadnej gierki, którą mógłbym skończyć po tam 20 odcinkach z tych tutaj na kole, z wyjątkiem tych, co przeszły na live, to reszta może się wylosować. Tak, moczaria jeszcze tu widnieje, jeszcze jej nie zakryłem, nie zdjąłem. Tak, w zasadzie to może być taki nasz ten, nie? Pechowy rzut. Nie? Pechowym rzutem może być też Swords and Sandals Immortals, które no też przerzuciłem na live'y, chociaż w odcinku ostatnim z tej serii nie było o tym mówione, ale teraz, jak będzie następny odcinek, no to będzie o tym wspomniane. Mogliście się już zapoznać z tym, że przerzuciłem to na live'y, bo wam wysłałem rozpiskę live'ów, w jakiej kolejności będę chciał je zmieniać. No, tak ja to widzę. Tu tam będzie chodziło o to, że jeżeli będzie następny termin live'a, no to następna gierka, nie? Więc tak naprawdę co 6 live'ów będzie z powrotem. Znaczy nie, co 3 live'y nawet, z Kupiria będzie. No bo jednak z Kupiria też w ogóle jeszcze nie jest nawet blisko końca też. Coraz bliżej, ale dalej za mało, żeby już mówić o finale. Więc tam to jeszcze trzeba ogrywać live'ami, nie? I teraz to już nam na gierkach normalnych zostały gierki papasowe, jednodniowe, nie? Już tylko jednodniówki nam zostały. Oraz te tutaj gierki, które no są. No tu jest jeszcze Jack Smith, to też pod papaskich podchodzi. No gierki, które. Są wersji Dicey Dungeons, Minecraft. No tutaj akurat nie ma tytułu, w tytule Papas. Jest to inna seria. To jest normalny odcinek, nie? Takich gierkach. Zobaczymy, co nam się wylosuje. O, Wingeria 2. W pierwszej kolejności losujemy na poniedziałek, nie? Więc w poniedziałki będzie się pojawiać Wingeria 2. A na czwartki, tak? Na czwartki. Co tam będzie na czwartki? Burgery HD. Więc mamy Burgery HD na czwartki, Wingeria 2 na poniedziałki. Na wtorki, tak jak wybraliście, jest Fryzeria Deluxe. Na piątki, tak jak wybraliście, jest Donateria 2. I teraz jeszcze moje wybory, nie? Mogę wam to teraz tutaj podyktować, skoro już jesteśmy na tym etapie. Mówię, jakby wróciłem do tego, co kiedyś było, nie? Że na każdy dzień tygodnia inna gierka stała. Inna gierka jako seria stała. Teraz jak już moczary skończyłem, nie? No to mogę też wrócić do tego, żeby kontynuować te nagrywanie tych gierek, które jeszcze podczas tego liczania do piątych urodzin kanałowych się nie pojawiły, nie? Ja do tego wrócę. Uzupełnię te gierki, których jeszcze nie było. I chyba mi akurat idealnie wyjdzie, bo tam może tydzień czy dwa jeszcze zostanie do tego, żeby jakieś tam gierki jeszcze wcisnąć, które były i część się powtórzy. Dobra, teraz jakie ja gierki wybieram, nie? Ja wybieram paleterię, nie? Paleteria, gdzie ona tu jest? Bo mnie tam dopytujecie, kiedy będzie paleteria, no to ja ją ustawiam na serię stałą na środy. Nie? Na środy jest paleteria. Na soboty, ponieważ to weekend, to sobie wezmę Burgeria 4. Czyli paleteria i Burgeria 4 to są moje wybory. Ile odcinków będzie z tych papasów jednodniowych na jeden termin? To się dowiecie, jak już zacznę puszczać. Myślę, że tak może z 3 odcinki, 4 bym puszczał. 3-4 odcinki, może 5. Od 3 do 5 odcinków, może tak zróbmy taki przedział.
Zawsze na rozpisce będziecie mieli podane, nie? Jak do tej pory to było. Ile odcinków chodzi. Także mamy nasze serie stałe powybierane na każdy dzień tygodnia. Skoro moczaria się skończyła, to te gierki się będą pojawiać. A póki jeszcze mamy te odliczania, no to będą się pojawiać jeszcze dwie gierki, których nie miałem podczas tego liczania. Trochę ich jeszcze jest. Więc będę chciał je oczywiście wykorzystać. Nie? Więc do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!